Witajcie, z tej strony Sylwia Testuje. Zapraszam Was dzisiaj na wyjątkowy odcinek. Pewnie już widzieliście po tytule filmu. Będzie to moja ulubiona i zapewne też Wasza seria Barbie Color Reveal. Prawdopodobnie dzisiaj przeniesiemy się do podwodnego świata, gdzie stworzymy prawdziwą rodzinkę syrenę. A to wszystko za sprawą najnowszej serii Barbie Color Reveal, czyli Syrenki. Seria czwarta w niebieskich tubach. Przygotowałam dla Was dużą tubę z laleczką, małą tubę, gdzie mamy lalkę typu Chelsea oraz saszetki niespodzianki ze zwierzakami. Nie zapomnijcie zostawić komentarza na dole. Napiszcie mi, czy Wy lubicie serię Barbie Color Reveal. A każdy z Was, kto zostawi komentarz, dostanie ode mnie serduszko. Zobaczcie, ile przygotowałam specjalnie dla Was tych fantastycznych, niebieskich niespodzianek Barbie Color Reveal. Zaczniemy sobie oczywiście otwieranie od największego zestawu. Tego jestem najbardziej ciekawa. Jaka duża lalka nam się trafiła, jaka duża syrenka. Wszystko jest oczywiście w takim przepięknym, niebiesko-morskim kolorze. I mamy naszą lalkę. Co prawda jeszcze jej dobrze nie widzimy, bo jest zamknięta w tej folii. Zerknijcie teraz na ulotkę, jakie przepiękne lalki, jakie przepiękne rodzinki syrenek są do skompletowania w tej oto morskiej serii. Mamy jakby 5 różnych rodzinek. No i wiecie co, ja chyba najbardziej bym chciała trafić na tę tęczową rodzinkę. Oczywiście mamy tutaj jeszcze niespodzianki, ale je odsuwam na bok. Uwaga, uwaga, dam, dam, dam. O rany, patrzcie, jaki piękny! Syreni ogon! O, wow! No już od razu widzę, że to nie jest ta tęczowa rodzinka. To jest zupełnie inna Barbie, ale jaki ona ma piękny, słuchajcie, makijaż. On powoli znika, bo on się pojawia poprzez włożenie naszej lalki albo do gorącej, albo do zimnej wody. Ciepła woda już jest gotowa. Nalałam ją oczywiście tutaj do odpowiedniego momentu, który jest zaznaczony. Teraz tak, chwycę sobie włosy, bo nie chcę ich zamoczyć póki co. I wkładamy teraz całość, aby patrzcie, co się będzie działo. O wow, patrzcie na to! Jak ona wielka się robi, gdy ją wsadzimy do wody. No i oczywiście farba zaczyna się rozpuszczać. Szczerze, że jak jest odpowiednio ciepła woda, to ta farba, która jest na naszej lalce, po prostu schodzi błyskawicznie i możemy już zauważyć, że mamy top błękitny, a w zasadzie taki błękitno-morski i on ma 3 muszelki, a ogon wygląda tak. O wow, on jest, słuchajcie, cały taki jakby na pół przeźroczysty, jakby troszeczkę zrobiony z gumy albo slajma. Czas teraz na jeszcze 4 niespodzianki. O wow, patrzcie na to! To jest naszyjnik, o wow! Wygląda bosko, cały srebrny. Mega mi się podoba. Zobaczmy kolejną rzecz. Kolejna saszetka, o rany. Saszetko, otwieraj się! Cóż my tu ją mamy? O, grzebień! No oczywiście, to się bardzo przyda dla naszej lalki, bo jak widzicie, ona ma bardzo długie włosy. Tutaj mamy... Ach, gąbeczkę! Gąbeczkę, dzięki której będziemy mogli właśnie zrobić jej makijaż. I na koniec coś, na co czekam najbardziej, tam, ta-dam! Czyli ogon! O, wow, patrzcie! Jaki gigantyczny! W ogóle ten ogon to wygląda jak jakieś skrzydła. Czas
teraz na nieco mniejszą laleczkę, czyli na Chelsea. O rany, byłoby super, jakbyśmy trafili Chelsea do kompletu naszej syrenki, do kompletu naszej rodzinki. Tadam, tadam, tadam. Uwaga. Chwila napięcia. I mamy tutaj naszą lalkę. Oprócz tego są jeszcze trzy saszetki, ale to na później. Jak myślicie, kto tam będzie w środku? O rany, uwielbiam otwierać takie niespodzianki. Tadam! O rany, nie, to chyba nie jest ona. To jest chyba laleczka z tego niebieskiego zestawu. Ale wygląda mega ładnie. Jaka jest piękna. Aż żal, wiecie co, jest mi zmywać tę farbę, bo ona naprawdę ekstra wygląda. I włosy jakie są słodkie. Takie białe z niebieskimi pasemkami, no i piękny jeszcze tutaj widzę makijaż. Zobaczcie, ma takie jakby gwiazdki narysowane na policzkach. No i mamy to, zobaczcie! Wow! Cała woda zabarwiła już się na kolor, no taki różowy, ewidentnie. Farba już zaczyna spływać. I ja do połowy leję zimną wodę, a do połowy gorącą wodę. I tak jak Wam mówiłam, jeżeli jest ona dosyć ciepła, to ta farba dosyć szybko spływa. No, już możemy zauważyć, że jest to niebieski ogon, czyli Chelsea z niebieskiej rodzinki. Jeszcze trochę tutaj ją zamoczę, aby wszystko dokładnie zeszło. I wyciągam ją tutaj na mój ręczniczek. No nie oszukujmy się, po takiej zabawie musimy porządnie wytrzeć naszą laleczkę albo w ręcznik papierowy, albo w jakąś ściereczkę, bo tylko gdy ją dobrze wytrzemy, to będziemy mogli zobaczyć, że jest ona przepiękna, błękitna. O wow, jak mi się bosko podoba. Oczywiście brakuje do niej gadżetów. Zobaczmy od tej najmniejszej saszetki. O, ona ma bluzkę. O, proszę bardzo, tego nie było w przypadku dużej lalki. Tak ją nakładamy, taki mały biustonosz. Kolejna część to, no tradycyjnie, grzebyczek. Możemy nim rozczesać włosy. I ostatnia rzecz to jest korona na głowę. O, wow. Załóżmy ją zatem. A jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. To jest grzebień, który tak naprawdę jest ogonem naszej małej syrenki. Pozostał nam jeszcze ten oto kartonik i to jest zupełny hit, kochani, bo to są saszetki niespodzianki z tej samej serii, z serii syrenek i w środku będziemy mieli zwierzaka. Ale zobaczcie tutaj. Ja Cię kręcę! Przecież to jest niedźwiedź syrena! Jakiś słodki, uroczy misiu! Zerknijmy jeszcze na drugą stronę. Tutaj to samo, tylko że w kolorze niebieskim. Dobra, dobra, maszyna została uruchomiona i losujemy, losujemy. Może tę saszetkę? No dobra, jestem ciekawa, kto tam będzie w środku. Jest ulotka i... O, co za słodkość! To jest mała muszelka! Ale to ekstra wygląda! No dobra, otwieramy. Czy tam w środku będzie drogocenna perła? Uwaga! Tadam! No nie, zdecydowanie nie ma tutaj perły. Są saszetki niespodzianki, aż cztery. I... O rany, patrzcie na to! Jakie to jest malutkie! Zdecydowanie myślałam, że będzie to o wiele, wiele większe. Okej. O rany, ja trafiłam kota! Kota syrenę! Nalałam już sobie wodę, oczywiście jest cieplutka. Tę wodę moglibyśmy nalać również tutaj, ale ja stwierdziłam, że zrobię to w oddzielnym pojemniczku. Dobra, gotowi? Uwaga, wrzucam mojego kota. I zaraz woda na pewno stanie się różowa. O, już zaczyna się robić. O rany, woda jest taka ciepła, że aż nie mogę tam palca włożyć. Ten kot syrena, przyznam szczerze, jest bardzo, bardzo uparty, bo z niego tak łatwo ta farba nie schodzi. Pomimo tego, że woda była ciepła,
kąpiel była długa, ale chyba się udało, zobaczcie. Tadam, tadam! Oto mój przepiękny kociak i powiem Wam szczerze, że ja kocham szare kotki, bo sama mam szarego kotka w domu. Jeżeli chcecie go zobaczyć, to wpadnijcie na mojego Instagrama. Na koniec jeszcze niespodzianki dla mojego kotka. Cóż my tutaj mamy? To jest chyba coś na głowę. Taka jakaś ozdoba, jakaś ala korona. O, coś takiego. Wow! O, teraz wygląda bosko. Tutaj jest coś malutkiego. Naszyjnik! O rany, ile ten kociak ma tutaj gadżetów. Naszyjnik z gwiazdką. Tutaj jest coś mega małego, niewyczuwalnego. O, so sweet! Jaki słodki ręczniczek. I na koniec... pufa do siedzenia. Aha, to jest taki wygodny ten kociak. Udowodniłam Wam, że sztuczka z lodowatą wodą działa. Po naszym laleczku pojawiły się makijaże, wzory na twarzy, a duża laleczka ma nawet różowe pasemko na głowie. Na koniec jeszcze raz zerknijmy sobie na ulotkę, ponieważ z tej rodzinki mam dużą lalkę, z rodzinki niebieskiej mam lalkę Chelsea, a kociak jest z rodziny takiej ciemnozielonej. Moja rodzinka jest już kompletna! Mam nadzieję, kochani, że odcinek Wam się spodobał. Oczywiście na kanale będzie więcej odcinków z serii Color Reveal, bo ja uwielbiam tę serię, więc koniecznie zostawcie kciuki do góry. Pamiętajcie o komentarzu na dole pod filmikiem. Napiszcie mi, czy Wy lubicie tę serię Color Reveal, a może właśnie najbardziej lubicie tę serię z syrenkami. Do usłyszenia serdecznie! Pozdrawiam Was, słoneczka! Pa, pa!